Panie pośle, jeszcze na koniec chciałem Centrum Nauki spytać. Spojrzałem się do archiwalnych materiałów na ten temat. I pan zapowiadał, że to centrum może zacząć działać w 2013 roku. Natomiast studium wykonalności będzie gotowe wiosną 2012. Mamy lato 2015. I co, jest to studium wykonalności gotowe? Czy ono, tam w ogóle jakieś prace się toczą na ten... Tak jak powiedziałem, mieliśmy koncepcję, że to będzie stworzone wyłącznie w Grudziądzu. To był mój pomysł, którym podzieliłem się zarówno z marszałkiem województwa, przyjął to. Zainteresowałem również ministra edukacji, mając na uwadze to, że to może być taką alternatywą dla orlików. Pani minister tak jakby zwróciła uwagę, że jeżeli dbamy o część fizyczną dla najmłodszych mieszkańców naszego kraju, to może przygotować taką propozycję intelektualną, prorozwojową dla inną niż fizyczną, czyli intelektualną. I tutaj trwały cały czas dyskusje na ten temat. Czy rząd skorzysta z tego i będzie pomysł na coś takiego jak mini Kopernik, tak? Czy jednak nie? Tutaj tak jakby prace były w zawieszeniu, aczkolwiek marszałek samorządu, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, mając na uwadze to, żeby można było z tym wyjść z tą ofertą szerzej na województwo, zaczął przygotowywać swoją koncepcję i ona wynika ze strategii rozwoju województwa, jak to ma wyglądać ten mój pomysł przecedowany na całe województwo. I w tym momencie to już marszałek przejął stery tak jakby tej całej koncepcji, co to ma być, jak to ma wyglądać, ponieważ to ma być dedykowane nie wyłącznie dla miasta, ale dla całego obszaru województwa, tak jak powiedziałem, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz, ale my z racji tego, że ja jestem pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i tak jakby no, wydaje się, że Grudziądz musi być pierwszy, żeby pilotażowo nawet to powstało, no to będzie realizowane to w Grudziądzu. Tak jak powiedziałem przed chwilą Państwu, 12 milionów wyjąć z budżetu miasta niemożliwe i głupie, tak? Czekajmy na pieniądze zewnętrzne. One teraz absolutnie w tej perspektywie będą i muszą być, ponieważ właśnie stawia się na innowacyjność i na naukę. Także niepodważalnie te pieniądze w tym rozdaniu są. Kto miałby prowadzić to centrum? Znaczy, samorząd czy województwo? Na pewno samorząd, pytanie jaki. Na pewno pytanie jaki. Tutaj też trwały pytania, bo zbudowanie tak jakby centrum, wyposażenie, ukierunkowanie na jakąś dziedzinę. To jest najłatwiejsze. No najłatwiejsze, ale absorbujące jednak sporą dawkę pieniędzy. Będziemy... Łatwiej wybudować niż potem poprowadzić, żeby to działało, prawda? Bo to mamy trzeba... przykład Mariny. Na przykład Mariny to jest świetny przykład, prawda? Mamy ośrodek edukacji i nauczy, mamy te ODN-y, tak? Które są rozproszone w mieście, ale też w województwie. Być może uda nam się połączyć coś takiego, żeby przenieść taki ośrodek rozwoju nauczycieli w to miejsce, żeby to było zarówno czyniona praca na szczeblu, żeby ta praca przez nauczycieli była czyniona dokładnie na potrzeby tego centrum, ale też nie wyobrażam sobie, absolutnie nie wyobrażam sobie, że jeżeli to powstanie z pieniędzy wojewódzkich, żeby samorząd województwa nie wziął części utrzymania tego obiektu, bo to jest oczywiste dla mnie, na siebie. Ale tutaj będą trwały prace nad koncepcją domknięcia tego finansowo. Ale z jakiej na siebie? Pieniądze daje Unia Europejska, tak jak na inne inwestycje? Mamy mnóstwo, proszę mi wierzyć, ośrodek rozwoju nauczycieli, mamy OREF, Wojewódzki Ośrodek Rozwoju Nauczycieli, także jest mnóstwo takich, powiedzmy, instytucji, które odpowiadają za jakąś edukację w województwie i tytuł do tego, żeby wziąć na siebie część, jest bardzo duży. Po prostu wystarczy zrobić filię zamiejscową albo środek, nie wiem, regionalny w Grudziądzu, żeby mieć tytuł do tego, żeby część sfinansować. A co z lokalizacją? Bo tu już różne dzieją się rzeczy straszne. Mówiłem o tym, ale... Radni kłócą się, czy ma być na Placu Stycznia. Ale jak sobie można wyobrazić na przykład tam, gdzie tam zaparkować? Przyjeżdżają dwa autobusy, nie ma miejsc parkingowych, nie ma gdzie stanąć. A może na przykład lepszą opcją by było, nie wiem, już na przykład czasowe zorganizowanie takiego ośrodka, chociażby w Marinie, która stoi pusta. Nie, gdzie są parkingi, gdzie jest dużo przestrzeni. Nie, no tu w porównaniu z Aleją 23 Stycznia, gdzie nie można stanąć, to tam jest... pole. Funkcja tego obiektu się absolutnie nie nadaje, ale jest jedna świetna rzecz, że on stoi w Wiśle i ze względu na możliwą obserwację nieba nie jest to niebo prześwietlone, dlatego byłoby to idealne. Też, ale jest na przykład ten taki amfiteatr, gdzie można prowadzić zajęcia w ciągu dnia. Jest miejsce, gdzie można podpłynąć statkiem, Wydaje mi się, że jest w Grudziądzu spora ilość, może nie spora, ale kilka inwestycji, które można by było wykorzystać, które już funkcjonują, ale za pieniądze unijne. Też lepiej jest nie budować nowych, ale adaptować istniejące, powiedzmy, rzeczy, które straszą dzisiaj albo się nie nadają z różnych względów, nawet tam na Brzeżu Nadwiślańskim albo w centrum miasta, które można wykorzystać poprzez adaptację, przygotowanie do tej funkcji i potem wyposażenie. I dlatego w tym kierunku marszałek będzie chciał iść. I dla nas jako miasta to też jest dobre. Jeżeli coś się ma sypać,
to lepiej zainwestujmy pieniądze w coś, co nada tej inwestycji nową funkcję. Infrastruktura jest tutaj istotna. Jest i ja kiedy? 2 tygodnie temu rozmawiałem z panem prezydentem Malinowskim, z prezydentem Sikorą na temat konkretnych lokalizacji. Są trzy. No to są właśnie, trzy. Jakie? Są trzy. Nie będę mówił o tym, bo mogę spalić temat. Ludzie, którzy poprowadzą takie centrum. No tak, ale oczywiście, że tutaj potrzeba. Trzeba mieć pomysł. Tutaj mamy potrzeba. Jednego osoby na no, no właśnie ja chciałem. Kurde, no pani mi to ZUS wyjęła. Tu no, ale Sobelski już ma swoje piwnice i jest tu szefem potrzeba planetarium. Ludzi jeszcze ma z pasją. Zgadzam się. W Grudziądzu ludzi z pasją, młodych, kreatywnych, proszę mi wierzyć, nie brakuje. Chciałem podać przykład między innymi Sebastiana dokładnie. Także no, jest co robić i mamy... No jedna osoba nie obsłuży. No nie jedna, jest mnóstwo osób, które działają. Tak? Oj, no ja bym był daleki od tego, żeby jakby zrobić już plan organizacyjny.